na nawierzchnię antypoślizgową. Dzień dobry Państwu, miło mi, kłania się członek zarządu Alojzy Szaska. Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, iż w dniu 16 listopada podpisane zostały porozumienia pomiędzy wojewódzkim PFRON-em a naszym powiatem w zakresie dofinansowania. Ogółem to 8 wniosków, suma bilansowa 1,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie wynosi 743-748 tysięcy złotych dla naszych jednostek. Takie dofinansowanie otrzymały m.in. gmina Stara Kiszewa, autobus, gmina Kościerzyna, bus, gmina miejska Kościerzyna, bus, nasz ośrodek specjalno-wychowawczy powiatowy też bus i Garczyn również bus, więc środki transportu. Komu one będą służyć? Oczywiście młodzieży, niepełnosprawnym, a więc mieszkańcom naszego powiatu. Następnie dofinansowanie do szkół powiatowych, likwidacja barier, szkoła powiatowy zespół szkół numer 1, numer 2 i numer 3, suma 243 tysiące złotych. Oczywiście te sumy mogą być nieco zweryfikowane po przetargach, niemniej obowiązywała tutaj zasada 50-50, 50% wkładu jednostki, 50% dofinansowania. Chcę podkreślić profesjonalizm wniosków, ponieważ były one bardzo dobrze wykonane i zrobione przez jednostki samorządu terytorialnego, również przez nasze jednostki powiatowe. I dzięki koordynacji przy nas Wydział Rozwoju, jak i wsparciu, można powiedzieć, i staraniom, jakie podjęliśmy w Gdańsku, w siedzibie PFRON-u, no udało się nam uzyskać tak duże dofinansowanie, z czego się niezmiernie cieszymy. I tutaj można podsumować to jednym zdaniem, że zgoda buduje i rzeczywiście zgodne działanie wszystkich naszych jednostek. Koordynacja przez powiat doprowadziły do takiego sukcesu, iż można było porozumienia podpisać. W dniu dzisiejszym skarbnicy gmin, panowie wójtowie, pan burmistrz, dyrektorzy jednostek otrzymali odpowiednie dokumenty po podpisaniu i projekt będzie już realizowany. Zakończenie projektu w roku 2012. Jest też nadzieja w rozmowach, które podjąłem w Gdańsku, iż na przyszłość, w przyszłym roku również będzie szansa, na razie można powiedzieć nieoficjalna, na składanie następnych wniosków. Ostateczne decyzje mają zapaść prawdopodobnie do końca grudnia, może stycznia. Także jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie. No i tak jak powiedziałem, służy on dla dobra naszych mieszkańców, z czego się bardzo cieszę. To dofinansowanie to 250 tysięcy złotych, które uzyskaliśmy z PFRON-u. Druga połowa, bo to jest 50% dofinansowania zakupu tego autobusu. To jest 250 tysięcy, które będziemy wykładali z budżetu gminy. No, przeznaczone będzie przede wszystkim do dowozu osób do szkół, ponieważ my na dzień dzisiejszy korzystamy, czy inaczej funkcjonują nas te trzy autobusy, z których jeden no już ze względu na jego wiek jest autobusem dość zżartym czasem, a ważną rzeczą dla nas jest to, aby ta droga do dzieci do szkoły była bezpieczna, stąd pomysł rodził się taki, aby ten autobus zakupić i wyłożyć te 250 tysięcy z budżetu gminy, żeby można było bezpiecznie dzieci wywozić do szkoły. Nowy samochód dla Urzędu Miasta oznacza wiele, ponieważ nasz wysłużony samochód został już kilka miesięcy temu zbyty. W związku z tym jesteśmy bez samochodu busa, a jak wiemy, z tego samochodu korzystają nie tylko urzędnicy, ale także jednostki organizacyjne, czasami szkoły chcą z tego skorzystać, więc mówiąc krótko, bus był nam niezbędny miastu, ale też jednostkom organizacyjnym do prawidłowego funkcjonowania i cieszymy się, że możliwy jest taki montaż z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych. To dofinansowanie w wysokości 70 tysięcy, no to jest takie dofinansowanie, które tak naprawdę przy tym trudnym budżecie, a nie ukrywamy, budżet tegoroczny jest wyjątkowo trudny, to dla nas dobrodziejstwo. Bardzo się cieszymy, że udało się ten projekt zrealizować. Tam z parawki tylko już.
No my, że tak powiem, realizujemy te podstawowe potrzeby wynikające z faktu, z konieczności dotarcia do placówek oświatowych, ale nie tylko. Jest to realizowane w wielu płaszczyznach, tak? Bo to nie jest tylko dowóz naszym własnym transportem, to są również dopłaty do transportów prywatnych, do autobusów, ale realizujemy też to zadanie w ramach dowozu naszym transportem. I powiem, tutaj są różne sytuacje, bo to są dowozy takie zbiorowe, gdzie wozimy kilkoro dzieci, tak, zapełniając ten bus 9-osobowy, bo też taki dzisiaj mamy. Ale też są takie dowozy indywidualne związane z tym, że w trakcie zajęć musimy dowozić osoby, nasze dzieciaki, które wymagają specjalistycznej diagnostyki, specjalistycznych badań czy specjalnego traktowania medycznego. Dowozimy w trakcie zajęć do domów po to, żeby takie czy specjalistyczne zabiegi zostały wykonane. Także mówię... No, z naszej perspektywy jest to sytuacja taka, że my jakby realizujemy wymogi ustawowe, natomiast mówię z perspektywy rodziców i osób, dzieciaków, które to dotyczą, na pewno jest to zawsze sytuacja osobista, trudna, często dramatyczna. No, my staramy się pomóc, jak to jest tylko możliwe. Najbardziej wysłużony i najbardziej zasłużony w różnych dziedzinach. Znacząco.